Trik z budynkiem nie do końca wypalił. Ministerstwo zwyczajnie go zniszczyło. Z drugiej strony Jade w końcu zgodziła się ze mną spotkać. Cześć, z tej strony Araulen i witam was w 19 odcinku Dying Light na moim kanale, w którym to spotkamy się z Jade i postanowimy co dalej, tak dokładnie. Chyba będę musiał się skontaktować z Gierę w sprawie tego nieszczęsnego budynku. Aczkolwiek nie wiem, co tam szykują. Dobra, kontynuuj. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Ktoś najpewniej wkrótce umrze. Dobra, nie interesuje mnie na razie misja poboczna. Jak widzicie, jestem już w budynku, w którym mam się spotkać z Jade. Miałem chęć, szczerze mówiąc, nagrać drogę do tego budynku, bo jest noc i mogło to wyjść całkiem ciekawie. Aczkolwiek po wyłączeniu gry w momencie, w którym zakończyłem 18 odcinek, zostałem automatycznie do tego budynku przeniesiony, więc nic na to nie poradzę. Boże... Jade! Jade! Troy, tu Crane. Rais porwał Jade i są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zakraść, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Dobra. Nie jest ciekawie. Porwali Jade i znowu mi się menu włączyło. Broń, nie mam wiele... amunicji, co mnie nie pociesza. Chodzi tam jakiś kolega. Otworzę jeszcze tutaj przy okazji, coś znajdę ciekawego. Tu chyba nic więcej nie ma. Także trzeba... Dobra. W sumie to ja mogłem się może przespać, ale zaszaleję trochę. Zobaczę, jak noc wygląda. Przydadzą mi się tu może zamrażające gwiazdki. Tutaj, w razie czegoś. Zamrażające, bo ich tkanka może się przydać. Nie widzę ich tutaj. Dobra, to idę. Czemu tutaj tak mało widać? Boże. Czemu ja idę nocą? Czemu ja chciałem taki hardcore? To nic nie widać. Nawet przy bardzo jasnym monitorze niewiele widzę. Tam jest kolega. I pod spodem są. Dobra. Nie wiem, on jest tutaj? Tam jest. Dobra, obejdę go z drugiej strony. Jest z drugiej strony. Ale warto by było się nim zaopiekować. Tu jest zwykły zombie. Miałeś zdychać! O kuźwa. Chodź. No chodź. Dobry jest. No cholera. Dobra. Miałeś... Czemu? Czemu on się nie zamroził? Wytyfy. Dobra. No to inaczej. Gin. Zastanawiam się... Czy da się je w ogóle zabić? Nie żyje.
Aczkolwiek chciałem po prostu to zrobić taktycznie i zamrozić go i przy okazji go sprzątnąć. Ale jak widać, przenieśli mnie tutaj od razu. Znać kustosza. Dobra. Aha, to w bezpiecznej strefie byłem. No giń. Czemu spadłem? WTF? Pełno tu poczwar. Nie wiem, czy padł. Chyba padł. To ja lecę do tego muzeum. Hop. Nie wiem, a może się nie da ich zabić. No ale przecież... Chyba, że to nie był sprinter. To chyba działa tylko na sprinterów. Szkoda. Może być głośno. I było dosyć głośno. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na poziom mojej wykrywalności. Tam. Nie ma tu nikogo podejrzanego. Tu są zwykłe zombie. Jest apteczka, ale ja tu się nie będę w to pakował. Dobra. Boże, co za dźwięki. Zobaczył mnie plujek. Bum, bum. Stary, nie chcę się z tobą zapoznawać. Naprawdę. Dobra. Hop. Odblokowano bezpieczną strefę. No dobra. Dzień dobry, jest tu kto? Bezpieczna strefa. Nie ukrywam, że jestem z tego faktu zadowolony. Coś dla ciebie. Halo? Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Raiz rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnię szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. Dobra. Skoro tak... Tylko która jest godzina? Zaraz będzie ranek, to się uspokoją te poczwary. Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane, jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach, ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? O drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. Szczerze mówiąc, myślałem, że to jest sklep, ale pomyliły mi się ikonki. Dobra. Przeżyłem noc, wow. Dobra. Także teraz już mogę spokojnie iść. Hop! Ech. Dobra. Jeszcze spora odległość tam. Tam jest bum bum. Któremu jak mniemam, nie spodobała się moja obecność.
Ewentualnie chciał się zapoznać. Dobra. Gwiazdek mam mało teraz, kurczę. Co jest? Ech, muszę się uleczyć. No spadaj! Gdzie jest bum-bum? Dobra. Następny? Gwiazdki przez was straciłem. No następny? Serio? Boże, ile ich tutaj? Ech. Zużyłem tyle gwiazdek. To smutne. Coś mi dzisiaj nie idzie. Plan ze średniowiecza. Co to jest? Zgranną fintę i parz jak krew tryska wokoło. I tryska, i tryska. Ot, topór jakiś. Nadziak, kilof. Nie mam, serio? Trzeba będzie się tym zainteresować. Przespać się nie potrzebuję. Tutaj nie mam nic ciekawego. Może coś oddać. Excalibura oddam, bo ostatni jest nieprzydatny. Co tu jeszcze mogę? Flary też oddam. Wszystko. To też oddam. Nie, nie, nie. Gwiazdka nie. Dobra. Szkoda, żeby przepadło. Gdzie stąd wyjście? Aha, to ja tutaj wróciłem. Spoko. Hop. Mam nadzieję, że nie będzie znowu hordy bum-bum. Bo mi się to nie podoba. Nie wiem, jakieś kurcze... Co to było? Wirale tu chyba są. Szkoda, że ich nie mogę jakoś oznaczyć. Spadać! Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Idzie drugi. Dobra. Hop. No chodź. No. I o to chodzi. Resztę mogę wybić. W sumie to niepotrzebnie oddałem Excalibura, bo mógł się przydać teraz. Nie mam za bardzo broni. Źle zrobiłem. Będę musiał poszukać jakiejś broni jeszcze. Szkoda mi maczety. Chodźcie. Dobra. Będę musiał bez broni sobie poradzić. Dobra. Stara metoda w ruch. Chodź. 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 No chodź się. No chodź. No chodź. No skąd wy się bierzecie? Jezu. Ech. Sporo życia mi zabrały. Skakujesz? No. Jeszcze któryś? To jest wiral, ale jakiś nieśmiały. Dobra. No chodźcie. Chodź. Taś, taś. Ech. Czemu nie mogę w głowę wycelować? Nie podoba mi się to. No chodź. No chodź. No. I o to chodzi. No. Padnij. Dobra. No. Przeszukamy. Może znajdę coś ciekawego. Broń jakaś by mi się przydała. Dobra. Tutaj będą tylko apteczki. Jedna na dodatek. Więc niewiele.
Broń by mi się bardzo przydała. Jakiś radiowóz. Bo nie mam broni. Mało. Excalibura oddałem niepotrzebnie. Nie przemyślałem tego. Co tam? Może w zrzucie coś będzie? O nie. Dobra, ja stąd spadam. Chociaż... Gdzie ta pokraka jest? Tam. Nie dorzucę. Nie będę z nim w takim razie zadzierał. Idę. Może macie tu jakąś broń, co? Nie ma. Jakiś radiowóz albo coś by się przydało, bo... Bo nie ma... nie mam broni. Nieciekawie jest. Dobra. Dobra. Co się panoszysz? Dobij. Dobra. Dobra. Z tą dobitką to jest teraz bardzo przydatne. Co za jakieś dźwięki. Dobij. 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 No. Droga czysta chyba. Wolna. Słyszę jeszcze tego nieszczęsnego, wybuchającego. Stary, naprawdę nie mam ochoty z tobą gadać. No z chłopiem! Mi tu tylko hałasu narobisz. Ech. Ściągnę wirali. Ściągniesz na mnie wirali. Mogę dobić? No. Dobra. Nie wiem co teraz, bo nie mam broni. Excalibura oddałem i znów to samo mówię, ale sytuacja jest bardzo zła. I chyba się wrócę po Excalibura. Bo to sytuacja nie jest dobra. Mam mało amunicji. A ty czego tu szukasz? Ups. No. Dobra. Wiecie co? Ja się wrócę. Wrócę się. Wrócę się po Excalibura, bo bez niego będzie naprawdę ciężko. A nie mam broni. Tutaj się wespnę. Nie wiem jak się to wymawia. Na szczęście nie jest daleko. Hop. Tu. Hop. Dobra. Gdzie było wejście? Na dół. Jest tu jakieś zejście na dół? Jest. Hono, mam dla ciebie. Stary. Czy masz amunicję? Dobra. Amunicja do strzelby. Ekstrofer? Nie orientuję się teraz, jakoś się pogubiłem. Amunicja do pistoletu. Też się przyda. I amunicja do strzelby. Też mi się przyda. Dobra. Petardy mi się nie przydadzą. Wolę sobie wytworzyć. Sprzedać. Czy mogę amerykański pistolet sprzedać za niewielkie pieniądze? Czy się przyda? Staromodny kilof. Broni raczej się nie kupuje, bo są potwornie drogie. Lepiej coś znaleźć. Kwestia, czy uda mi się to znaleźć. Sam nie wiem. Wezmę sobie... Ogarnę Excalibura i powinienem sobie poradzić. Tak mam nadzieję. Dobra. Nie wiem, czego tu powinienem szukać. A
aczkolwiek spróbuję. Próbuję się dostać do torby. Tutaj? Nie ma nic. Tu. Dobra. Excalibura sobie oddam. I idę. Bo bez tego byłoby ciężko. Dobra, gdzie jest wyjście? Kurde, tu. Dobra. Idę. Piłuję do muzeum. Wira? Zamiast Tasaka Excalibur. A pan czego tu szuka? Nie wiem, czego pan tu szukał, aczkolwiek już teraz pan nic tu nie znajdzie. Dobra. Wyczuwam... O Jezu! Wyczuwam dłuższy odcinek. Nie tak wparadowałem tu. Ale na szczęście chyba nikogo tu nie ma. Zapasy domowe jak najbardziej się przydadzą. To też. Otwórz. Dobra, sporo ciekawych rzeczy mamy. Karetka, nie wiem czy tu byłem, czy nie. Chyba nie, więc otworzę. Dobra. Mam sporo apteczek w razie czegoś. Nie ukrywam, że mi się przydadzą. I tam idzie ten wyśmienity kij baseballowy. No, na biedę całkiem przyzwoite obrażenia zadaję. Hop. I nie wiem, czy wirale czasami nie idą, więc ja już tu się stąd zmywam. I tu gdzieś jest kolejny chyba. Tak, po głosie poznaję. Dobra, ja muszę iść tam na wprost, do wody. Nie lubię pływania, bo jeśli muszę czegoś szukać, to wtedy... jest problem. Tu są wozy policyjne, którymi warto byłoby się zająć, jeśli mnie nic nie dopadnie. Bo mogą mieć ciekawą broń. Nie idzie nic? Bo dźwięki słyszę. A ty czego tu szukasz? Dobra. Wybiję ich. I się wozem policyjnym zainteresuję. Co to było? Co to było? Jezu, i od nowa muszę piłować, serio? Naprawdę te zombie tu są powalone jakieś. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Serio, zwierzy? No jest bliżej niby. Może... zjadę. Mam na tamtą stronę. Tu na tą stronę nie ma zjazdu? Nie ma. No to trudno. Zjadę tutaj. Nie tu! Boże. Dobra. Sporo was tutaj. Dobra. Długi odcinek będzie dzisiaj. Wyczuwam to. Czuję to w kościach. Dobra, hop. Pełno wirali na dodatek. Albo bum bum, albo jeszcze jakichś innych. Dobra. Spadać. Hop. Tutaj może nic ciekawego nie rośnie? Chyba nie, a szkoda. Dobra, płyń, Kray. Płyń. 20 minut odcinka i nic konkretnego nie zrobiłem jeszcze. O Boże. Tego się nie spodziewałem. Był zrzut, ale nie warto się z nimi patyczkować. Możesz płynąć szybciej? Train. Płyń szybciej, błagam.
50 metrów jeszcze. Nie wiem, jeszcze nie nurkuję. Dobra. I chyba znowu trzeba będzie szukać. Co mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Płynie Crane. Szukanie. Nie lubię. Tutaj nic nie ma. A ja mam czegoś szukać. Nie wiem, czy ja mam czegoś pod wodą szukać? Tu coś jest. Ale czy to to? Chyba tak. Ale tu trzeba mnóstwo płynąć. Ciężko będzie wytrzymać. Z moimi umiejętnościami to jest wręcz graniczące z cudem. Tu się nie mogę wyłowić. Jest... Dobra. Udało się. Dobra. Dobra, dobra. Jeszcze trochę. Sporo tego płynięcia tu zrobili, co jest w sumie nawet fajne. Nabiorę jeszcze sobie powietrza i płynę. Tutaj to może karabin będzie lepszym wyborem. Kurde, ciemno. Niedobrze. Niedobrze. Słyszałem kogoś. Garnizon Rajsa, to może być sieka. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rajsa w sektorze Zero. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie. Albo gorzej. Dobra, Crane, nie kracz. Trzeba Jade uratować, aczkolwiek sam mam niezbyt pozytywne przeczucia co do tego, bo to wszystko, co jest z Rajsem związane, nigdy dobrze się nie kończy. Dobra, co tam mamy? Znajdź wejście do muzeum. Tu jest strasznie. Znowu pływanie. Dobra. I teraz... Jezu, ile trupów. Mogę tu się wynurzyć? Nie bardzo, czyli znowu szukanie i jak nie znajdę, to zginę, tak? Dobra. Tu jest jakieś przejście. Strasznie wolno to pływanie idzie. Jezu. To wygląda okropnie. Naprawdę nie mogę się tu wynurzyć? Czemu nie mogę się tu wynurzyć? Teraz mi powietrza braknie. On tak na styk chyba będzie, że tak powiem. Szybciej, szybciej. Schody, to może się uda. Niedobrze. Jest, udało się. Tak jak mówiłem, na styk. Tak, ledwie, ledwie. Znowu. Dobra. I płyniemy. Widzę tu na wprost jakieś przejście. Wyłam. Straszne, co tu się działo. Dobra. I w prawo. Tylko gdzie jest przejście? Po lewo nie będzie. Tu jest wolne. Wszystko pod wodą. Czemu to jest wszystko pod wodą? Niby to było jakieś, nie wiem, sprzed kilkuset lat, ale to przecież niedawno jeszcze funkcjonowało, a przecież zombie jakiegoś wylewu nie zrobiły. Znowu będzie kiepsko z powietrzem. Tu się nie wynurzę. Dobra. Dobra. Boże. Moje płuca. Nie pękaj, Crane. W końcu jesteś wyszkolonym agentem GR. Dobra. Hop. Niedobrze, Crane.
Co ty robisz? Coś się za parkurzysta. Co teraz? Hop! Nie łapie się. Nie wiem, gdzie teraz. A tam jest jakiś wyłam. Dobra. Ale wiecie co? To zostawię na następny odcinek. Będę chamski, bo tu jest jeszcze akcja na kolejne pół godziny i godzinnego odcinka nie zrobię, także... I tak by było cięcie gdzieś w tym momencie. Jeszcze Kraina dopada przemiana. Także to jest naprawdę ciekawe. Będzie mnóstwo akcji w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.